Jakie są kroki w procesie instalacji systemu fotowoltaicznego? To zależy. Na początku zweryfikuj swoje roczne zapotrzebowanie na energię. Weź pod uwagę nie tylko bieżące zużycie. Pomyśl o tym, czy planujesz jakiekolwiek inwestycje. Jeśli będą związane z wykorzystaniem energochłonnych urządzeń, uwzględnij to w swoich szacunkach. Oceń możliwości związane z umiejscowieniem instalacji. Sprawdź, czy dysponujesz wolną przestrzenią na dachu lub gruncie, czy nie ma tam przeszkód, które wpływają na nasłonecznienie instalacji. Następnie przeprowadź analizę opłacalności. Uwzględnij koszty instalacji, potencjalne oszczędności na rachunkach za prąd oraz dostępne dofinansowania i dotacje. Kolejnym krokiem jest zamówienie i montaż instalacji. Wybrany przez Ciebie wykonawca przygotuje projekt systemu. Weźmy pod uwagę liczbę i rozmieszczenie paneli, konfigurację elektryczną i inne komponenty. Następnie zainstaluj panele w wyznaczonym miejscu. Pamiętaj, że instalacje powyżej 6,5 kg topika trzeba uzgodnić rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po zakończeniu montażu sprawdź, czy system działa zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Zgłoś instalację do firmy energetycznej, by przyłączyła ją do sieci. Wtedy dopiero może się uruchomić. A czy Twoja instalacja będzie wymagała pozwolenia na budowę? Kliknij hashtag, wiesz, że to zależy i posłuchaj w następnym odcinku.